Opozycja zwiera szeregi przed decydującymi tygodniami kampanii wyborczej. Dziś w Katowicach przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, Lewicy i Ruchu Samorządowego Tak dla Polski zaprezentowali swoich kandydatów we wszystkich okręgach w województwie śląskim w wyborach do Senatu. W niektórych z nich kandydatom tzw. Paktu Senackiego przyjdzie się zmierzyć nie tylko z kandydatami PiS, ale też regionalistów i niezależnymi. Karolina Komana. Pan Senacki! Po raz drugi w historii największe opozycyjne partie porozumiały się i w całej Polsce wystawiają po jednym kandydacie w wyborach do Senatu. Celem jest pokonanie kandydatów PiS, tyle że ochotę na mandaty mają też osoby spoza Paktu Senackiego i partii rządzącej. Tak jak na przykład w okręgu 74 obejmującym Chorzów, Siemianowice, Świętochłowice, Piekary i Rudę Śląską. Jest kontrkandydat z Konfederacji, jest kontrkandydatka oczywiście z PiSu i kontrkandydat ze Ślązoków Razem, pan Swaczyna, który już trzeci raz kandyduje. Ja próbowałam namawiać pana Swaczynę, że jeżeli śląskie interesy i śląska sprawa, przede wszystkim poszanowanie dla kultury śląskiej i wreszcie uczynienie języka śląskiego językiem regionalnym, co jest w programie Koalicji Obywatelskiej, jeżeli mu to leży na sercu, to żebyśmy złączyli siły. Jeszcze inna sytuacja jest w Rybniku. Zastępca prezydenta tego miasta w październiku powalczy o mandat senatora jako kandydat Polski 2050 Szymona Hołowni. Z Polski 2050, ale tej bez Hołowni, będzie kandydował olimpijczyk Mirosław Małek. Się w sumie nawet cieszę, że mam takiego kandydata, bo on zadziałał zaskakująco. Trochę się do mnie ludzi zgłosiło, takich, którzy dzięki jego wystartowaniu chcą mnie wesprzeć. Sponsorów między innymi, to znaczy to uruchomiło takie myślenie, że coś tu jest nie w porządku i warto wesprzeć taką prawdziwą opozycję, którą PiS chce odsunąć od władzy. W Katowicach też zanosiło się, że kandydatów opozycyjnych do PiSu będzie więcej, ale ostatecznie regionaliści nie będą reprezentowani w okręgu 80. Rozmawiałem długo z panią Iloną Kanclerz, szefową Śląskiej Partii Regionalnej, która wycofała swoją kandydaturę po to właśnie, by śląskich głosów nie rozpraszać, by śląskie sprawy prowadzone przeze mnie od lat w polskim Sejmie mogły być prowadzone również w Senacie i by te głosy właśnie się nie rozpraszały i by ta sprawa silniej wybrzmiewała na arenie polskiej polityki. Co ciekawe, kandydata lewicy będzie chciał wyprzedzić inny kandydat lewicy, tylko taki niezrzeszony. Były wiceminister gospodarki Senat zdążył już w swojej karierze politycznej dobrze poznać, bo zasiadał w nim w latach 1997 do 2005. Jest miejscem, gdzie jest więcej czasu, jest więcej refleksji, jest zupełnie inna atmosfera. I to jest chyba taka atmosfera, która sprzyja spokojnej, merytorycznej rozmowie, a nie kłótniom politycznym. Jestem kandydatem bezpartyjnym i to daje mi ten komfort, że nie muszę realizować poglądów szefa klubu poselskiego, partii politycznej. Mogę się kierować wyłącznie lojalnością wobec regionu, wobec Katowic. Kandydaturę Markowskiego wsparł Związek Zawodowy Sierpień 80. Skład kandydatów w okręgu katowickim uzupełnia Leszek Piechota, który kiedyś był senatorem PO, ale przeszedł do PiS. Zapowiadają się naprawdę ciekawe wybory.